Dla wiadomości YouTube'owej to jest wiersz. Po prostu. Wiersz. Dla Boga, panie Wołodyjowski, larum grają. Wojna. Nieprzyjaciel w granicach. A ty się nie zrywasz? Szabli nie chwytasz? Na koń nie siadasz? Co się stało z tobą, żołnierzu? Zalisz swej dawnej, przepomniał cnoty, że nas samych w żalu jeno i trwodze zostawiasz? Tego cytatu szukałam i za ten cytat dziękuję Magdalenie. Sorry. Od około 2 miesięcy ten cytat łaził za mną. Nie dawało mi spokoju, ale zapominałam, bo coś tam. Natomiast chodził za mną i dziękuję Magdalenie, że mi go przesłałaś, bo ja dokładnie nie wiedziałam, o co mi chodzi. Wiem, że gdzieś go słyszałam, myślałam, że to Olbrychski recytował i tak dalej, ale nie. Okazuje się, że to jest oczywiście z pana Wołodyjewskiego. Moment, bo łza się wokół kręci. Że to jest z pana Wołodyjewskiego Sienkiewicza i recytował to Gustaw Holoubek, świętej pamięci oczywiście. Jest to cytat księdza Kamińskiego nad grobem Wołodyjowskiego. Dlaczego ten cytat chodził za mną od ponad 2 miesięcy? Dlaczego? Szukałam? W myślach szukałam. Na razie ja szukałam w myślach, dobrze, że powiedziałam o tym i Magdalena mi to przesłała. Dlaczego? Larum grają. Co się dzisiaj odbędzie? Jaki padnie wyrok dla Polski? Bo już nie jeden padł. Ludzie śpią, ludzie nic nie widzą. No 1% mężczyzn nie uratuje tego kraju. Pomijam całego świata. No nie da rady raczej. Chociaż gdyby mądrze postępowali, gdyby byli to ci, którzy trzeba, ja nie będę już dalej mówiła. Słuchajcie. Łza się wokół zakręciła. Wystarczy. Tak? Jest jak jest. Co będzie, okaże się dzisiaj. Może, ponieważ widzą, że ludzie może się trochę bulwersują, może będą chcieli to odłożyć na chwilę. Może tak, może nie. Ale to będzie tylko chwila. I tak zrobią swoje za chwilę, może innym sposobem, a może tym samym, ale zajmą, na pewno zajmą was czym innym. Na przykład wypadek, gdzie tam, w Grecji, na wyspach jakiś, tak? Na wyspie Kos, bodajże. I już mają o czym Polacy rozmawiać. Tak jak kiedyś rozmawiali o meczach, a za kurtyną w nocy uchwalili ustawę, że to, co pod trawką, już nie wasze. Słuchajcie, jeszcze jedna dziewczyna, kobieta, przysłała mi wiersz, który wyrecytuję najprawdopodobniej. Sorry za moją recytację, za moją aranżację, za moje wykonanie, tak? Jeżeli jest niefajne, nie podobałam się, trudno, przykro mi bardzo. Natomiast też jest bardzo fajny. Postaram się go przeczytać może jutro. Bardzo ładny, podoba mi się. Również mi się podoba. Bardzo stosowny do sytuacji. Tak jak i to. Dla Boga, panie Wołodyjowski, larum grają. Wojna. Nieprzyjaciel w granicach. A ty się nie zrywasz. Szabli nie chwytasz. Na koń nie siadasz? Co się stało z tobą, żołnierzu? Co się stało z wami, mężczyźni? Chociaż wiemy mniej więcej co,
ładują w nas środki chemiczne różnego rodzaju i wiemy, że to też wpływa na to, że dzieci, co po niektóre, czują się dziewczynki chłopcami i na odwrót. To też między innymi dzięki ukłuciom i dzięki tej chemii, która dostarczana jest nam, wszystkim, do organizmów. To jest też tego wina. Pomijam tutaj, co po niektóre, błędy wychowawcze i traumy wyniesione z domów i tak dalej. Dobra, nie będę się rozwlekać. Trzymajcie się, na razie. Piękny cytat, jak najbardziej stosowny do tego, co się dzieje właśnie. I tyle. Hej kochani, pa pa.